Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Evil Within z dodatku The Consequence, z dodatku lub DLC, jak to woli. Mam nadzieję, że teraz to poleci już ładniej, płynniej niż te niektóre etapy. Naprawdę, drugi, pierwszy dodatek, nie powiem, że są złe jak reszta gry, ale no te etapy z tym latarą na szczudłach to jest jakieś wielkie nieporozumienie, ja nie rozumiem, kto to tworzył, no ale są takie etapy, że... Aha, w ogóle jestem w psychatoryku, więc... nie wiem, czy dzisiaj skończę, czy jutro. Aha, ale widzę, że są przyjemniaczki. A ja nie mam... A czy mam broń palną, ale nie mam amunicji do... Siedmiotnię, dziękuję. Ile panów wchodzi w ogóle? Dwóch chyba. Tam widzę jeszcze jedną siekierę ewentualnie, więc jednego z... A trzech! A ile siekier jest? Dwie. Wiem, że mogę ich zwabić, ale mi się nie chce. Jestem leniwiec, mały. Mały, upierdliwy. Nie, tam jest jeszcze siekiera. No to... Nie obracaj się, kolego, ty mnie nie widzisz. Ciebie strzyknę. Sprzątnę. Lecimy do następnej siekiery. Tu gdzieś była siekiera, śniła mi się. A nawet tu jest siekiera. Ciekawe, czy on nie wstanie. Ale bym zdzikła. A, sporo siekier, jeszcze tu jest. No to sprzątamy. Ładnie, pięknie. Tam jeszcze dwóch chodzi, więc... A są trzy... Jeszcze są dwie siekiery, tam i tam, czyli mogę ich posprzątać i jedną będę mieć siekierę w zanadrzu. Tylko chodźcie do mnie, buziaki. A wino mam jeszcze? Nie, tak się nie szuka wina. A wydaje mi się, że ona zmienia mi ten... siekiery. No i tu robisz kółeczko, kolego. O, pięknie. Ale ty masz twarz. Żegnamy. I jeszcze jednego. I zabieram siekierkę i idziemy dalej. Tak mogę grać, ludziska. A nie, kurde. Uprzykrzają mi życie. Chociaż mogłabym go zostawić, tego jednego. Tak, szczerze, nie potrzebujemy. Wystarczy, że on się odwróci, pójdzie w drugą stronę, a my pójdziemy do drzwi. Co by na to? Nie muszę wszystko wybijać przecież. Nie jest napisane, zabij wszystko. Tylko chyba idź dalej. Czekaj, czy w ogóle tam, ale wydaje mi się, że tam. Ewentualnie popatrzę, co tu jest. Nic. Wino. Wino. Ja się zamknąć! Kosz se kopnij. No, brawo. Nie ma klucza. Na klucz. No ale spoko. Nie, spadaj! Could you need that only we could be the ones to fill it? Was your waste of life something you wish to return to? Are you not grateful for what we've done for you? We let you into our circle. We gave you a new life. Why will you turn your back on us? Why will you not stand with us? Koniec już, pośmiałeś się z twoich głupich żartów. Mogę cię poświetlić, nie? Ale ma głupawkę. Ty, bo z buta dostaniesz! Czekaj, tu mogę coś nacisnąć. Mwahaha, koniec swojego mwahaha. O, drzwi mi się otworzyły. Gdzie jestem?
Tam mogę poświecić, ale to muszę tam podejść. Punkt kontrolny, dziękuję. Możemy iść dalej. No raczej tam pójdziemy. Bo tu nie ma zejścia, tu nie ma zejścia. Więc idziemy się poświecić. Winda? What are you implying, Jimenez? After what you did to him, now all of this is just conjecture. But it's as if Ruben's consciousness remains trapped inside Stem, and he's attacking anyone attempting to enter. This is inexcusable. We need to get around this. We can't have come all this way for nothing. Ruvik. Naprawdę? Ktoś jedzie. Mam nadzieję, że... Rubik. Pani na szczudłach. Jezus Maria, chyba bym rzuciła padem i to tak centralnie. Kogoś. Na razie nie mam w kogo. Nie mam na razie w kogo, więc byłoby w okno. Przez okno by poleciało. Myślałam, że ktoś przyjedzie. Nie, to nie. By było jebudu, poleciał pad. Co mi się rzadko zdarza, a raczej wcale. Ani jeden pad nie został pokrzywdzony w trakcie żadnej gry u mnie. Jakby ktoś pytał. Suggest that brainwave synchronization with Ruben correlates to specific trauma. In this case, Ruben's own loss of family. This will not do. We need something else at the core. Something more acceptable to a whole range of people. No, więc nigdy mi się nie zdarzyło, ani klawiatura nie poleciała, ani nie uderzyłam w monitor, ani monitor się nie zepsuł. Nic z tych rzeczy, ale to naprawdę było masakra dla mnie. Ale spoko, mogę z czystym sercem powiedzieć, że skończyłam The Evil Within z dodatkami, bez jakiegoś oszustwa czy coś. Co prawda powkurzałam się, ale no tylko tyle. They grow impatient with our progress and demand briefings on the development process. At first stressing the results, but now they work off a timeline based on their needs. Typical bureaucrats. I've been pushing Ruben, but he's retreated further, doing his research at home and refusing to come to the lab unless it's directly working on our STEM prototype. I'm feeling uneasy, and no doubt Mobius is looking on us with question. No, okej. Czy ja skończę, tak się zastanawiam, tak troszeczkę ludziska, czy skończę akurat dzisiaj ten dodatek? Zobaczymy. Ostatnio wyszedł 33 i coś tam 17, no czy 16. Z moim gadaniem długim. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, wy pewnie też. Może najpierw zerknę sobie, co jest tutaj. Aha, słyszę coś. Tutaj jest, dobra. O, jaką mini makietę mają tego całego. Rubika, no. I may be of some. Absolutely not. We can't afford you complicating this any further. We will prepare one of our own. Aha. Czyli mnie. Someone inexperienced. We can't even be sure they can come back. Then it will need to be someone expendable. Yeah. Ta, no to... Mwahaha, wejdź na stół, bo masz zielone... jakieś... Hachu, hachu, strachu, hachu. Odejdźcie tym zielonym czymś. Myślałam, że ten... Chciałam, że siebie zobaczę. Wcisnę się? Nie, nie wcisnę się. Aha, pewnie mam bleś. Nie? Nie?
Aha, ja już w ogóle jestem w innym pomieszczeniu, co? Trochę. Pewnie muszę poświecić. Boże, ile jest łok. Raczej. Tak, tu musicie poświecić te wszystkie rzeczy. Znaczy, tu akurat chyba wszystko, tu i tu. Z tych dwóch rzeczy. Ewentualnie tu w pomieszczeniu. O, tak, tak, tak. U sejfogłowego na kolacji. No, wygląda to jak to takie pomieszczenie, gdzie uciekaliśmy. Mogę zaglądnąć tam? Mogę. Mam, ale mam siekierę. No tak to wygląda, wiecie, no nie? Tam żeśmy się obudzili na dole, w takim pomieszczeniu. On tu właśnie był. Nie żartujcie ze mnie. Proszę, 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 proszę. No, no raczej. No to idziemy za Sebastianem chyba. Sebastian, otwórz drzwi, duchu. Wspomnieniu. O, jaka kolekcja pił! O kurde. O Jezu. Zaraz mi coś wyskoczy, jest za cicho w tej grze ostatnio. No nie, no to akurat widzimy, że ten uciekał przed tym, no to wiemy, żeśmy sami uciekali oczywiście. To też mieliśmy zabawę z tymi, mam nadzieję, że nie przyjdzie mi nie włączy. O, mamo. Tak trochę straszą, dobra. Żeby nam smutno nie było. I my pewnie trafimy tam na to pomieszczenie, tam gdzie ten, żeśmy potem szli tam. Coś mi ostatnio gardziołko tak trochę męczy, ale tak trochę, wiecie. Mam taki domowy syrop roboty taki, i żem strasznie mnie w nocy kićkało gardło i żem napiła się łyżeczkę takiego syroposoku takiego domowego z jakichś tam naturalnych rzeczy. I mi o dziwo przeszło. Więc fajnie, fajnie. Ostatnio też się jakoś nie ten, nie truję żadnymi lekami. Na szczęście mi tak trochę lepiej się czuję ostatnio. Ale to też zasługa jednej rzeczy jest. Może wam opowiem kiedyś coś. Pewnie wspomnę, ale i tak już wiem, że wspominałam wam odnośnie jednej rzeczy. Ja bym mogła go tak siekierką, wiecie, ten... No odklej się. Odklej się, znaczy tędy nie. No w ogóle widziałam drugą siekierę. Chciałam powiedzieć trzecią siekierę, czwartą siekierę. Nie no, dwie są. Ja mam jedną i tu widzę jedną, więc... Podejdę gościa, gdzie on to jest. On pewnie będzie zaraz stąd wychodził. Aha, stoi tam. O, idzie, dobra. A tu niespodzianka, ich tam się dwóch sklonowało. Czekaj, się zdążę podejść, bo ja nie mogę biegać, bo oni zaraz mnie wyniucha. Wyniuchają. What? No, chyba nie, daj tą broń. Dzięki. No to... I co, masz amunicję? Cary Mary, mam amunicję? Nie, oczywiście, że nie. Aha. Po co ci broń, jak nie masz amunicji? Obie to. U, amunicja, mamo, święta! Ale, o, doszło do tego. Mamo, ja mam amunicję! Gra mnie kocha. Na chwilę. Jejku, amunicję mam! A gdzie ja się będę po szafkach chować? No co?
Nie po to gra mi daje amunicję do celby. Więcej nie ma? Dajcie. Dajcie więcej. Oż ty kurde! No jaj, dajcie mi broń. To chyba jest wyliczone. O, chyba nie. What? Myślałam, że to jest wyliczone. Halololo. Tak, dostałam broń i się kuję. Czekaj, gdzie będę mieć zapis. No dobra, może i być tu. A zapomniałam, że tu zużyła dwa. O mamo, o mamo. Aha, dzięki. Fajnie, że dropią amunicję, ale fajnie, że tamci mnie zaraz, oni mają ten. Ja ledwo żyję. Chciałam, że mi przeładujesz. Mogłabyś się trochę uleczyć. Byłoby mi bardzo miło. Nie, nie będę używać wina. Szkoda wina. No chodź, cwaniaku, jak ci zaraz... No, obróć się tyłem, będzie miło. Gnojku jeden. Dawaj amunicję. Wzięłaś ty tą amunicję mi? A jak leci? Gdzie ty lecisz? Niespodzianka. Aha, bo tylko jedną. Dawać jeszcze więcej amunicji, chyba tyle. Więcej mi nie dadzą. Bo tak. Tu wino leży. Nie, chcę wino. Ammo. Niewinno. Może znajdę jeszcze jakieś amunicje. Halo, może znajdę. O, może znajdę. Znalazłam. Over here dostaniesz shotguna. Ja tego chcę też rozwalić. Szkoda amunicji. A takie coś. Szukam jeszcze amunicji. Tak, zaraz takie coś ci przyjdzie i zawaruje ci ten przejście. Ty sobie idź, ty jesteś grzeczny. Zdarza ci się. No i co, jakąś amunicję mi rzucił? Dropnął? Nie? Oż ty, sknerów się jeden. Patrzę, wiecie, jeszcze za jakimś ammo, pyszną ammo, tam mam iść? Nie wiem, nie. Nie wiem, nie, no super. Przejdę? Tak, przejdę. W ogóle byliśmy chyba w pierwszym dodatku. Śni mi się. Wiecie, szkoda mi używać amunicji na nich, tak? Może mi się przyda później gdzieś. Wiecie? Aha. Nie dostaniecie mnie już. No nie, no tu nie ma nic. O, więcej ammo. Ty nawet mi nie wpieniaj mi amunicję i broń palną. I nie zawaham się tego użyć. Jak mi coś stanie na drodze. Z zakończenia dodatku numer 2. Mogę ten? Raczej... Możesz. O Jezu, gdzie ja jestem? Czemu nie może mi przeładować? Myślałam, że dwie te. Że dwie kule. A, jestem tutaj, okej. Okay. Dzień dobry. Czegoś chcecie ode mnie?
Haha, kurde. O Jezu. Unikłam go. Po mistrzowsku. O, teraz zmarnowałam amunicję. Jak to ja? A wy w ogóle dropicie jakąś amunicję? Czy to tak ja teraz się właśnie wypstrykuję? I tak oto nie mam amunicji. I tak oto spierdziela i dalej. O, mama. O, mało, chyba migreny dostałam, bo kurde mi nie chce ten... O, Jezus, marnowałam. Tak oto zaś nie mam amunicji. Moje życie jest... No i wiedziałam, że mnie złapie. Wiecie co? Nie, to nie ma sensu tak, wiecie, zużywać na tych, co wychodzą tam z tego. Iść do przodu, tyle. Nie ma sensu, jak widzicie. Tam się od razu ten, otwarty jest, więc mogę spierdzielać stąd. Nie muszę się z nimi bawić. To nie o to chodzi. A, mam pełną amunicję. Aha, fajnie, że zmarnowałam amunicję. No, więc nie, nie muszę przecież. Nie ma tu napisane walcz z nimi. Tylko ci, co mi staną na drodze i tyle. O, kurde mać. Dobrze, że amunicję dropią. O, mamo, o, mamo, mamo, mamo. O, mamo! Za bardzo chciałam poszarżować trochę, jak widzicie, i dostałam za swoje. Ale okej, no. Tak jak widzicie, no nie opłaca się ten kombinować i walczyć i stać, bo oni się respią co chwilę. No, tu przebiegnę, tego rozwalę i idziemy dalej. Ach, aż głowę dla mnie tracą, hehe. O, nie trafiłam, kurde. To mi się... O Jezu! O mamo, oni mnie mają prawie, że... Amunicję weź, kur... O mamo, Rubik! Ty kurde, głąbie kapuściany sztuczny! I platki ze mnie zostały. Nie no, jakbym była, wiecie, w pełni zdrowia, to bym uciekła, ale... Ale nie. Spoko, za setnym razem zrobię, przejdę. Dobra. To trzeba zgrać, tak wiecie, ten. No, niech mi przeładuje, bo zaraz tu wyjdzie ten. No, no jakoś tak to. Odejdź ode mnie, brzydki jesteś. No i niestety mam tylko trzy naboje. Mogłam mieć więcej, ale no. Ale już jesteśmy blisko tamtego pomieszczenia śmiesznego, więc...
Chyba, że coś... Aha, tak. Ktoś chce kulkę dostać? Mam. Posiadam takie. Jeszcze. Prawdopodobnie latarka by mi się przydała, żebym wiedziała, gdzie ja lezę. Tak, a chcesz naboje dostać? O Boże, co tu będzie? Co mi zaraz zesra? O nie. O Boże. O Boże. No, it's Rubik. He's making all of this. Ciekawe, czy idę w dobrą stronę. O, naboje widzę na horyzoncie. Więc chyba idę w dobrą stronę. O, i zapis. Chętnie! No kurde, gro, trzeba było tak od razu ze mną rozmawiać, a nie ten. Tu jeszcze mam jakiś akta, podniosę sobie. No nie, akurat będą dwa odcinki. Ten i jeszcze następny. Moja panno! Jezu. What the fuck? About damn time. All right, can I go now? Not right now, Miss Kidman. How are you feeling? Any headaches? Nosebleeds, perhaps? What? No. But I do feel a little floaty. Jakbym była pod wodą, ja zrozumiała, jakbym była wodą. We just have one last part of this test to partake in. Then you will be free to go. Sure. Go for it, I guess. Good. I will now ask you a series of questions. You will answer them while watching the images in front of you. You will not look away from the screen. Do you understand? Yes. Question number one. Have you ever felt abandoned by the ones you trusted? I urwali mi. Dobra, zapiszę sobie i skończymy sobie odcinek. Będzie taki 20-30-minutowy. I końcówka. Jej! Broń palną mam na koniec. Dzięki. 2 godziny 20. 2,5 godziny. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a jutro już jest ostatni odcinek z tego drugiego dodatku z gry The Evil Within. Tak jak mówię, z dodatku, z DLC The Consequence. No i tyle. No nic. Dzięki. Cześć.